Cześć, witajcie cukiereczki w kolejnym odcinku bezcukrowych okruszków biznesowych. I dzisiejszy temat dotyczy również ceny i wartości naszego rękodzieła, jednak troszeczkę od innej strony, bo dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, jak dotrzeć do klienta, który ma gruby portfel i jest gotów z tego grubego portfela wydawać grube pieniądze na nasze rękodzieło, czyli jak dotrzeć do klienta zasobnego. Bardzo wielu was się zastanawia, jak to zrobić, żeby ci klienci, którzy wydają duże pieniądze na takie zbyteczne trochę rzeczy w takim codziennym życiu, jak do nich dotrzeć? Gdzie, którędy, co zrobić, żeby oni zaczęli zauważać nasze rękodzieło i zaczęli je kupować? Jest znowuż kilka rzeczy, które możemy zrobić i jest ich ponownie pięć. I ponownie o nich właśnie wam powiem. Pierwsza rzecz, o której już wspominałam w poprzednich okruszkach, jest taka, że prezentacja waszego produktu musi być odpowiednia. Ludzie, którzy mają dużo pieniędzy, którzy są zasobni i chętni wydawać te pieniądze między innymi na rękodzieło, to są ludzie, którzy budują swój image, swój wizerunek właśnie rzeczami, które posiadają. Więc oni nie chcą mieć rzeczy, które nie są premium, które nie są, nie wyglądają na luksusowe i na pewno nie będą kupowali, a przynajmniej zdecydowana większość z nich nie będzie kupowała rękodzieła, które wygląda bazarowo. Od rękodzielnika, którego media społecznościowe, strona internetowa czy blog wygląda jak taki tani bazar poniedziałkowy w Pcimiu Dolnym. Dlatego musimy się bardzo zastanowić nad tym, czy nasze miejsca w sieci, czy nasza prezentacja, czy naszych produktów, oby na pewno jest wystarczająco premium, żeby w ogóle tacy klienci zechcieli się pochylić i pozostać choć odrobinkę dłużej w naszych miejscach w sieci. Pamiętajcie, że ludzie, którzy przychodzą na nasze fanpage, na nasze strony internetowe czy blogi, oni decydują w ciągu dosłownie ułamek sekund, czy zostają, czy uciekają. Więc mamy naprawdę bardzo mało czasu na to, żeby zainteresować tego klienta i sprawić, żeby on zechciał troszeczkę dłużej zostać. Zrobimy to tylko wtedy, kiedy nasze miejsca, nasze internety będą zwyczajnie takie ciekawe, kiedy będą pięknie wyglądać, kiedy będą pięknie skomponowane, kiedy te wszystkie elementy będą do siebie pasowały i będą jednogłośnie mówiły, to jest miejsce, kliencie dla Ciebie, bo tutaj mamy rzeczy wysokiej jakości, klasy premium, te rzeczy pasują do Ciebie, kliencie luksusowy. Dwa, czy nasze ceny są odpowiednio wysokie? Jeżeli chcemy sprzedawać rękodzieło klientom bogatym, klientom, którzy wydają duże pieniądze na rękodzieło, nasze ceny muszą być odpowiednio wysokie. To się wiąże znowu z tym, co już powiedziałam przy punkcie pierwszym. Klienci, którzy mają dużo pieniędzy i chcą wydawać te dużo pieniędzy na luksusowe produkty, nie kupią produktów takich tanioszek, dlatego że tanie produkty nie kojarzą się z luksusem, nie kojarzą się z produktami premium, nie kojarzą się z niczym, co pasuje do ich stylu życia, bo ich życie, ich styl życia jest po prostu premium i oni będą kupować rzeczy, które są premium. Jeżeli wasze ceny są za niskie, one w sposób bardzo szybki i dobitny mówią tym klientom, to rękodzieło jest słabe. Właściciel tej marki sam nie wierzy w wartość swojego rękodzieła, dlatego tak nisko je wycenił. Po trzecie, jak wygląda wasza marka? Marka i to, jak ona prezentuje się klientom jest kluczowe. Często mówicie, moje rzeczy są niemarkowe, ale tak naprawdę to, czy one są markowe, czy nie, zależy tylko od was. Bo to, czy rzecz jest markowa, zależy wyłącznie od tego, czy istnieje marka. Jak wygląda wasza marka? Z czym się kojarzy? Czy wiecie, co robić, żeby była rozpoznawalna? Jak wygląda w kolejnym punkcie wasz branding i system identyfikacji wizualnej, który jest bardzo ważny, może nie najważniejszy i nie od tego zaczynamy naszą firmę i naszą markę, ale jest bardzo ważny właśnie dla klientów luksusowych, dla klientów, którzy szukają produktów luksusowych, na które są gotowi wydawać większe kwoty. Jak wygląda wasze logo, wasz cały branding, czy jest spójny?
spójny? Czy tam jest jakaś przypadkowość, czy to wszystko jest przemyślane? Czy klient po prostu tak płynie tak harmonijnie i bez zaburzeń po tych Waszych miejscach? Czy raczej ma wrażenie, że od sasa do lasa skacze i zastanawia się, czy oby na pewno jest ciągle w miejscach tej samej marki, czy kolory są przemyślane, czy czcionki są przemyślane, czy używacie ich w sposób strategiczny i komunikujecie tą swoją markę klientom wystarczająco dobrze i dobrymi kanałami sprzedaży. Punkt kolejny to profesjonalizm. Profesjonalizm w naszej branży obejmuje nie tylko profesjonalizm w wykonaniu naszego produktu. Powiedziałabym, że profesjonalne wykonanie rękodzieła, czyli odpowiednio dopracowana technika, to jest absolutne minimum naszej działalności, jednak niewystarczające. To, że jesteśmy ekspertami w naszej dziedzinie, że wykonujemy rękodzieło najlepiej na świecie i że jesteśmy po prostu najlepsi w tym, co robimy, to jest miejsce, z którego wychodzimy dalej. Tą naszą technikę, tą naszą biegłość w technice musimy opakować w to wszystko, co już powiedziałam. I na sam koniec, a w zasadzie to na sam początek, a nie na sam koniec, musimy być profesjonalni również w promocji naszego rękodzieła. Czyli to, w jaki sposób podchodzimy do marketingu i do sprzedaży. Nie da się sprzedawać rękodzieła pod marką, która wygląda profesjonalnie i robić to nieprofesjonalnie. To wszystko musi stykać. Klient, który przychodzi do Was, który kontaktuje się z Wami, nie może mieć wrażenia, że kontaktuje się z pięknie wyglądającą, profesjonalną marką, z cudownymi produktami, gdzie wszystko gra i nagle szwankuje proces komunikacji z Wami, albo nagle szwankuje droga, ścieżka klienta zakupowa, bo była nieprzemyślana, zrobiona nieprofesjonalnie, zrobiona na odwalsie, bo nikt nie pochylił się i nie pomyślał, w jaki sposób na przykład ten klient porusza się po stronie internetowej, w którym miejscu porzuca koszyk i dlaczego. Jak będę wiedziała, dlaczego porzuca koszyk, będę wiedziała, co zrobić, żeby on go przestał porzucać, albo wymyślę sposób na to, żeby zminimalizować te porzucenia. Musicie podchodzić do marketingu i do sprzedaży rękodzieła profesjonalnie. Reklama powinna być zrobiona profesjonalnie. I ja nie mówię tego w takim kluczu, że musicie od razu zatrudniać agencję reklamową do tego, bo na to trzeba mieć całkiem spory budżet i my do dzisiaj nie korzystamy z żadnej agencji reklamowej, ale wiedzę na temat marketingu i sprzedaży rękodzieła możecie zdobyć i wykorzystać ją w sposób profesjonalny. Pamiętajcie, że tak jak nie chcemy, żeby nasze rękodzieło tylko dlatego, że jest zrobione ręcznie, wyglądało jak domowej roboty, tak nie chcemy, żeby nasz marketing wyglądał jak na coś robione przy okazji pieczenia ciasta. To również musi się stykać, to również musi być profesjonalnie. Rękodzieło to nie jest coś domowej roboty. To jest bardziej dziedzina artystyczna, designerska, projektancka, która wymaga profesjonalizmu na każdym etapie. Na etapie tworzenia produktu, designu, na etapie brandingu, komunikacji wizualnej, kanałów komunikacji i na robieniu sprzedaży i marketingu również. To jest wszystko bardzo, bardzo ważne. Musi się ze sobą stykać. Tutaj nie może być takiego dysonansu, że tutaj wszystko ładnie pasuje, a nagle tutaj taki klops i nie wiadomo, co to jest i w ogóle nie pasuje do reszty, bo nad tym się nie pochyliliśmy, bo to olaliśmy. I ten jeden element potrafi zepsuć tą całą pracę wykonaną wcześniej. Dlatego, aby przyciągnąć do siebie klientów, którzy chcą wydawać duże pieniądze, przede wszystkim musimy się przyjrzeć temu, jak my się prezentujemy tym klientom, gdzie my się prezentujemy tym klientom, z kim nawiązujemy współpracę i czy je nawiązujemy, w jaki sposób nawiązujemy tę współpracę i jak prezentujemy potem tę współpracę naszym klientom. Czy firmy, z którymi współpracujemy, są również prowadzone profesjonalnie? Czy to jest bardziej domowej roboty firma, czy profesjonalnie stworzony brand, który nam przyniesie korzyści w postaci wizerunkowej, w postaci no każdej. Więc tutaj trzeba się zastanowić, czy my faktycznie jesteśmy profesjonalistami na każdym etapie budowania naszej marki.
Mam nadzieję, że dzisiejsze okruszki się Wam podobały i serdecznie zapraszamy Was na kolejne. Oczywiście dołączacie do naszej grupy, grupa Biznes bez cukru, wsparcie bez słodzenia. Grupa jest totalnie za darmo i znajdziecie tam całą masę zasobów i nauczycie się, jak prowadzić marketing i sprzedaż profesjonalnie z tej grupy również. Zachęcamy do eksplorowania naszego kanału na YouTube. Tam jest o tyle materiałów zupełnie darmowych i bardzo profesjonalnych, które możecie wykorzystać w budowaniu swoich marek i swoich sklepów i swoich brandów i swojego rękodzielniczego biznesu. I zachęcamy również do odwiedzenia naszej strony internetowej i naszego bloga, gdzie znajdziecie całą masę artykułów poradnikowych właśnie o sprzedaży i promocji rękodzieła. Tymczasem trzymajcie się cieplutko, do następnego razu. Pa, 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 pa.